Dzień dobry Państwu. No, jestem stremowany. Widzę uśmiechniętą twarz pana profesora Józefa Brzyszkowskiego, czołowego Kaszuby w Unii Europejskiej. Nie, w świecie globalnym. Mojego wykładowcę. I tu jest mój stres. Pan profesor Akremczyk tutaj. Ale mniejszym jesteście stresem. Chcę powiedzieć, że wśród nas jest pani Izabela Sierakowska-Tomaszewska. Proszę o olbrzymie oklaski! Ja może tak, zadam takie pytanie, takie, które od początku mnie jakby nurtowało, odkąd tutaj przyszedłem i panią zobaczyłem. Jak się pani czuje, jakie to jest uczucie być na konferencji jakby swojej rodziny, swoich przodków? Powiem panu, że po pierwsze, ja jestem szalenie, mam uczucie wdzięczności po prostu, że ktoś pamięta, dlatego że to jest, wydaje mi się, rzecz najważniejsza, pamięć o ludziach, którzy czegoś dokonali i to jest jakby taki złożony im trybut, no nie wiem, za ich życie, za pracę, za ten, a ja po prostu staram się w miarę możliwości kontynuować to, co oni po sobie zostawili, to znaczy kultywować tę pamięć, to co jest możliwe, żeby wspomóc Muzeum w Waplewie albo Szkołę w Waplewie, to staram się robić. I jak mówię, jestem po prostu wdzięczna, bo uważam, że pamięć, dobra pamięć i dobre imię, to jest rzecz najważniejsza, jaką każdy z nas ma w życiu. A powie mi pani, w 1999 roku otrzymała pani jakby z powrotem od państwa należyty pani jakby majątek, dom w Waplewie. Kto teraz... Nie. Nie było takiej w ogóle możliwości. Nie było takiej możliwości? Nie. Własność, było to własnością Skarbu Państwa, tych wszystkich organizacji rolnych, które nie pamiętam, agencje własności rolnej i tak dalej. I po wielu latach najróżniejszych wahań, walk i tak dalej, ja się śmiałam, że trudniej było to ofiarować państwu polskiemu, aniżeli odebrać, bo gdybym miała odpowiednie chody, to bym przypuszczalnie to odebrała. Natomiast ja się zrzekłam tej własności na rzecz Agencji Rolnej pod warunkiem, że stanie się to własnością Muzeum Narodowego w Gdańsku. Wydawało mi się, że Muzeum Narodowe jako instytucja jest najbardziej odpowiednim miejscem odpowiedzialnym z tradycjami, które może uchronić to miejsce przed jakąś pauperyzacją, zrobieniem z tego, nie wiem, prywatnej własności, hotelu, Bóg wie czego. A muzeum jest odpowiednią instytucją, w której rękach to się znalazło i bardzo z tego powodu się cieszę. Jak często pani odwiedza? Ostatnio trochę rzadziej, ale co najmniej 2 razy w roku zawsze jest. Ostatni raz byłam w grudniu, bo dzieci w szkole organizowały szopkę i byłam na tej szopce i było wspaniale. Zawsze staram się być, a poza tym dzieci w maju przyjeżdżają. W tym roku spędzą te pierwsze dni majowe w Warszawie, bo organizujemy im zawsze jakąś interesującą wycieczkę po Polsce. Już były na południu Polski, były w Krakowie, w Wieliczce, były w Przeworsku, były w Łańcucie, a w tym roku, bo to już to się zmienia pokoleniowo, w związku z czym dzieci spędzą cały ten czas w Warszawie. Także zobaczę się z nimi w Warszawie. Panie profesorze, kto był inicjatorem tej konferencji rodu Sierakowskich? Głównym takim sprawcą tego wydarzenia był sekretarz miasta Malborka, pan Szwedowski, który rok temu zaproponował, abyśmy się przygotowali do tej konferencji, a to było związane z działaniami samorządu malborskiego nad powołaniem nowej ulicy. Właśnie Sierakowskich. No i tak to się rozpoczęła ta przygoda, czyli poszukiwanie autorów, pewnej koncepcji tej konferencji, sponsorów, bo idea jest taka szersza, to nie jest tylko nasze dzisiejsze spotkanie, ale to w perspektywie kilku miesięcy opublikowanie takiej pracy, która będzie zbierała te badania tutaj dzisiaj prezentowane. Dzień dobry Państwu. Jestem stremowany. Widzę
widzę uśmiechniętą twarz pana profesora Józefa Pruszkowskiego, czołowego Kaszuby w Unii Europejskiej. Nie, w świecie globalnym. Mojego wykładowcy. I tu jest mój stres. Pan profesora Krewczyk tutaj. Ale mniejszym jesteście stresem. Chcę powiedzieć, że wśród nas jest pani Izabela Sierakowska-Tomaszewska. Proszę o olbrzymie oklaski. Dobry Państwu. Witam Państwa wszystkich. Powiem dostojności zaszczytu. Dowiedziałem się, że jestem przełożonym pana profesora Hojbera. To miło słyszeć. Szanowni Państwo, z trzech województw pruskoleskich. Malborskie było województwo najmniejsze i najmniej szlaków tutaj mieszkało. W XVI, XVII, XVIII wieku około 40 rodzin szlacheckich. Liczba była prawie stała, ale rody się zmieniały. Wymienność rodu była zadziwiająca tutaj. Przychodzili z ziemi chełmińskiej, z województwa pomorskiego, a także z Kolony. Do stanu szlacheckiego tutaj przenikało także dużo osób plebejskiego pochodzenia. Dziękuję bardzo. I teraz pan profesor wprowadził nas w XVIII wiek i poprosimy o zabranie głosu kierownika Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Wawelu, pana Macieja Kańskiego, który będzie mówił o tytuł wystąpienia. Panowie na Wawelu, rodzina Kraków Sierakowskich, ziemi malborskiej. Prosimy. Kontynuował to, co pan profesor mówi. Zatem, jakby idąc w nurcie tego, co mówi pan profesor, zaczynam w ten sposób. Walerian Pruszczyński, kasztelan gdański, z drugiego małżeństwa z Teresą Konopacką, córką Stanisława i Katarzyny Lukrecji Burdestern, ma córkę Magdalenę, primogoto radowicką, sekundogoto chrząstowską. Teraz wystąpi przed nami pan Janusz Ryszkowski, Towarzystwo Miłośników Ziemi Sztumskiej, Alfons i Adam Sierakowscy w świetle Gazety Toruńskiej. Proszę Państwa, 55 roczników Gazety Toruńskiej mam przedstawić w ciągu 10 minut, tak panie profesorze? 15. To jest niemożliwe, ale postaramy się, to pan profesor Brzeszkowski patrzy na mnie. Daj mi 20, ale 30 pan. Dzięki serdecznie. Proszę Państwa, Gazeta Toruńska ukazywała się w latach 1867-1921, a więc na tyle długo, aby odnotowywać działalność trzech panów na Wawelu. Pan prezes Andrzej Lubiński, Adam Sierakowski, uczony i podróżnik. Szanowni Państwo, dwa lata po ślubie Alfonsa Sierakowskiego herb Łowańczyk z Marią Daryśli Sołtanówną herb Hercyrokomla urodził się 21 lutego 1946 roku w Wawelu pierworodny syn Adam Sierakowski. Po zdobyciu wykształcenia elementarnego naukę na poziomie średnim kontynuował w Poznaniu w gimnazjum Świętej Marii Magdaleny, gdy dyrektorem był dr Bretner. Należał do tajnego towarzystwa Tomasza Zana Kościuszko. Podejrzewano go o sprzyjanie powstaniu styczniowemu, za co był więziony dwoma dniami więzienia. Pani Dobromiła Rzyska-Laudy, początki Galerii Wawelskiej za czasów Antoniego Grabiego Sierakowskiego. Dzień dobry Państwu. Chciałabym dzisiaj powiedzieć tylko o fragmencie dziejów z kolekcji Sierakowskich za czasów Antoniego Sierakowskiego, ale winna jestem tu wspomnieć, że kolekcja kształtowała się na przestrzeni około 150 lat, od końca XVIII wieku do II wojny światowej, gdy uległa rozproszeniu. I na szczęście cały czas dokonywane są odkrycia tych rozproszonych dzieł. Znajdują się one w różnych muzeach w Polsce, m.in. w Gdańsku, w Warszawie, w Kwidzynie, w Krośnicach. Ostatni głos zabierze pracownik Muzeum Zamkowego w Malborku, z naszego muzeum w Kwidzynie, pan Łukasz Stawski.
zabytki z kolekcji hrabiów Sierakowskich z Maplewa Wielkiego w zbiorach Muzeum w Pizy. Dzień dobry Państwu. Z mojej strony kilka słów o części kolekcji Sierakowskich, która znalazła się w Muzeum w Pizynie. Tak jak już wspomniała pani Dobromiła w swoim referacie, kluczowym źródłem wiedzy na temat kolekcji jest opracowany w listopadzie 1878 roku przez Klemensa Rodziewicza z Florencji katalog zbioru obrazów oraz innych przedmiotów sztuki znajdujących się w posiadaniu rodziny hrabiów Sierakowskich w Maplewie. Kolejnym źródłem jest korespondencja prowadzona przez Adama Lwa Sołtana i Józefa Kraszewskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego w latach 1863-1886.